Reprezentacje Budzisławia Kościelnego i Zberzyna zwyciężyły w drugim turnieju sołectw gminy Kleczew. Turniej odbył się w ramach cyklu spotkań Lato z Domem Kultury i Gazetą Kleczewską. Lato z Domem Kultury i Gazetą Kleczewską to cykl imprez organizowanych przez Dom Kultury w Kleczewie już od kilkunastu lat. W tym roku sezon rozpoczęliśmy Nocą Świętojańską na Kleczewskiej Malcie. Następnie dwa tygodnie temu, 15 lipca, gościliśmy w Złotkowie, gdzie wspólnie z druhami strażakami byliśmy organizatorami pikniku rodzinnego. Dzisiaj gościmy w Budzisławiu Kościelnym. W drugiej edycji turnieju sołectw gminy Kleczew wystartowały reprezentacje sześciu wsi. Marszewa, Adamowa, Budzisławia Kościelnego, Trębów, Kamionki i Zberzyna. Każda drużyna składała się z sześciu zawodników, w tym co najmniej jednej kobiety. Rozegrano siedem konkurencji sprawnościowych, w tym bieg z jajkiem na łyżce, rzut piłką lekarską, czy tak nietypowo, jak ubijanie jajek na czas. Siedząco, naklęcząco. Rywalizację sportową przeplatano występami lokalnych zespołów muzycznych. Będzie, będzie zabawa, będzie się działo. I znowu noc, będzie mało, będzie głośno. Będzie radośnie, zawsze tańczymy razem całą noc. Gdy dorośli walczyli o jak najlepszy wynik i prawo udziału w wielkim finale turnieju, dzieci chętnie korzystały z dmuchanych zamków czy możliwości przyozdobienia swojej twarzy w oryginalny bajkowy makijaż. Piotr Domagalski, sołtys Adamowa, który wspierał swoją drużynę, przyznaje, że takie spotkania są bardzo cenne i potrzebne. Staramy się, my jako sołtysi jesteśmy powołani praktycznie do tego, żeby tak z mieszkańcami integrować się wspólnymi siłami, jakieś organizować jakieś imprezy, żeby wyciągać tą młodzież, bo dzisiaj w tej dobie internetu wszyscy zamykają się w domu, klikają tam sobie w komputerach, a nic nie zastąpi, jeżeli będziemy ćwiczyć na powietrzu, to po prostu i dla zdrowia, i dla integracji, bo ostatnio mówię, nie jestem za dobrze, no ale gmina stara się po prostu, żeby to troszeczkę poprawić u nas w gminie. Po podliczeniu wszystkich konkurencji okazało się, że pierwsze miejsce ex aequo wywalczyły drużyny Budzisławia Kościelnego i Zberzyna. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja sołectwa Tręby. Czwarte ex aequo Adamowa i Kamionki, a szóste Marszewa. Kolejny turniej sołectw odbędzie się 26 sierpnia w Jabłonce. Tam także dwie najlepsze drużyny zakwalifikują się do wielkiego finału, który odbędzie się podczas Święta Pieczonego Ziemniaka 2 września w Sławoszewku.